19 września. Żywot świętego Januariusza, biskupa i męczennika. Żył około roku pańskiego 305. Kościół główny w Neapolu obchodzi w tym dniu uroczystą oktawę, na którą zbiera się z bliska i z daleka wielkie mnóstwo ludu. Uroczystość ta jest wyrazem czci i wdzięczności dla patrona miasta, świętego Januariusza, którego relikwie wystawiono w dwóch kaplicach. W jednej z nich widać święte ciało, w drugiej głowę, a w dwojga szklanych flaszeczkach skrzepłą krew, którą niewiasta chrześcijańska przy straceniu świętego biskupa w tych naczyniach zebrała. W czasie tej uroczystości dzieje się coś nadzwyczajnego, oto skrzepła krew, przytknięta do głowy i innych relikwii, albo zaraz, albo po 20 minutach staje się płynną i burzy się. Zjawisko to widziało już wielu uczonych ludzi, katolików i niekatolików, i po zbadaniu rzeczy gruntownie oświadczyli, że to nie inaczej, tylko działaniem nadprzyrodzonej mocy można wytłumaczyć. Lud neapolitański, oswojony z tym cudem, oddaje cześć nie tak relikwiom, jak pamięci świętego Januariusza, za którego przyczyną Pan Bóg stolicę i kraj wybawił od strasznych niebezpieczeństw, grożących miastu podczas wybuchu bliskiego wulkanu, Wezuwiusza. Januariusz pochodził ze znakomitego rodu Januariuszów w Neapolu i był biskupem Beneventu. W pobliskim mieście Miseno działał gorliwy i błogosławiony diakon Sozyjasz. Januariusz żył z nim w przyjaźni, odwiedzał go i wdawał się z nim w długie rozmowy religijne. Czasu jednego przybywszy do Miseno, wszedł do kościoła, w którym Sozyjasz miał kazanie na ambonie i ujrzał nad głową jego jasny płomyk, co sobie tłumaczył, że święty diakon wkrótce weźmie koronę męczeńską. I tak się stało, w roku 303 Dioklecjan cesarz rozpoczął najsroższe prześladowanie chrześcijan. Drakoncyjusz, wielkorządca kampanii, wykonał rozkaz cesarski nasamprzód na młodym Sozyaszu, którego znał jako gorliwego chrześcijanina. Gdy Sozyjasz nie chciał ofiarować bogom, sieczono go okrutnie rózgami i wtrącono do więzienia w miasteczku Puzzuoli, a razem z nim kilkunastu innych chrześcijan. Januariusz, dowiedziawszy się o losie przyjaciela, pośpieszył do Sozyjasza, aby jego i innych więźniów pocieszyć. Po Drakoncyjuszu objął urzędowanie Tymoteusz, jeszcze zawziętszy wróg chrześcijan. Bawiąc w noli pod Beneventem, dowiedział się, że Januariusz pociesza chrześcijan, więc kazał go okuć w kajdany i zmusić do pokłonienia się bogom rzymskim. Januariusz powiedział odważnie, iż wyznaje Chrystusa, za co wrzucono go w piec ognisty. Płomień ogarnął go, ale ani jednego włoska na głowie nie tknął, przeciwnie, wypadłszy, popalił katów. Po trzech dniach wyjęto go z pieca i zbitego okrutnie osadzono w więzieniu. Odwiedziło go dwóch duchownych, Festus i Desydery, oburzonych tym męczeniem kapłana, który był samą miłością i dobrocią dla ubóstwa i nędzy. Doniesiono o tym wielkorządcy, który kazał pojmać duchownych i przed siebie stawić, po czym ich się zapytał, co wy za jedni. Jeden, rzecze biskup, jest mym diakonem, drugi lektorem. Tymoteusz pyta dalej, czy także są chrześcijaninami? Januariusz, tak jest, jeśli ich o to zapytasz, ufam, że się nie wyprą Jezusa Chrystusa. Obaj tedy oświadczyli, że są chrześcijaninami, gotowymi na śmierć za Pana Jezusa. Starosta kazał przeto tych trzech wyznawców okuć w kajdany i wtrącić do więzienia w Puzzuoli. Z pogodnym obliczem ucałowali się towarzysze i chwaląc Boga, prosili o łaskę wytrwałości. Nazajutrz zaprowadzono ich do teatru, gdzie na nich czekał Tymoteusz i tłumy ludu, albowiem mieli być rzuceni na pożarcie dzikim bestiom. Siedmiu młodych chrześcijan, między nimi 40-letni Januariusz, poklękło w środku placu igrzysk, z oczyma zwróconymi w niebo. Lwy ze strasznym rykiem wypadły z klatek, ale zaraz pokładły się pokornie u nóg świętych wyznawców. Zawstydzony Tymoteusz skazał ich na karę miecza, ale w chwili, gdy tenże rozkaz dawał katom, nagle wzrok utracił. Przerażony tyran prosił Januariusza o pomoc. Święty biskup, pomodliwszy się, uczynił nad głową znak Krzyża Świętego i wzrok mu przywrócił. Zawzięty okrutnik wywdzięczył się w ten sposób, że kazał wyrok wykonać, bojąc się cesarza i słysząc, że 5000 z ludu oświadczyło się za wiarą Chrystusową. Ciała pomordowanych ze czcią pochowano. Gdy w 7 lat później cesarz Konstantyn Wielki zabezpieczył chrześcijanom wolność wiary, mieszkańcy Beneventu sprowadzili zwłoki Festusa i Desyderego, Januariusza zaś musieli pozostawić Neapolitańczykom. Benevent nie mógł przeboleć tej straty, a Archis, książę Beneventu, dawał Neapolowi nawet wielkie sumy pieniężne za ciało Januariusza, wszakże nie chcieli go odstąpić. W roku 825 obległ książę Sykon Neapol i zmusiwszy oblężonych do wydania zwłok świętego, złożył je w katedrze w Benevencie.
głowa i krew świętego pozostała w Neapolu. Dopiero w roku 1480 udało się królowi Ferdynandowi odzyskać ciało, które odtąd poczęło słynąć wielkimi i licznymi cudami. Nauka moralna. Po pierwsze, cześć oddawana relikwiom jest czcią prawdziwą, wewnętrzną, uprawnioną, pochodzącą z wiary w zbawienie człowieka przez najświętszą krew Jezusa. Nie jest to cześć oddawana ciału, kościom, odzieży świętych, lecz świętobliwości ich osób, które były przybytkiem Ducha Świętego, używały w pełni łask sakramentalnych, miały nadprzyrodzone zasługi, słynęły z bohaterskich cnót i ponosiły niesłychane udręczenia z niebiańską pokorą i poświęceniem. Cześć taka jest wyrazem wdzięczności, podziwienia i radości ze wspólnictwa, w jakim z nimi pozostajemy przez odrodzenie się w duchu. Święty Ambroży mówi: jeśli mnie zapytasz, co wielbię i co czczę w spróchniałem i stoczonym ciele, o które Bóg się nie troszczy, wtedy odpowiem ci. Wielbię w ciele męczennika zarosłe blizny, które otrzymał w imię Chrystusa, wielbię pamiątkę wiekopomnych cnót Jego, wielbię szczątki uświęcone żywą wiarą wyznawcy, wielbię ciało, które mnie uczy kochać Boga i niczego się w imię Jego nie lękać. Czemużby nie mieli wierni czcić ciała, którego się obawiają szatani, co je brali na tortury? Cześć relikwii jest tak dawna, jak Kościół. Sama przecież Najświętsza Panna wielbiła pod krzyżem ciało swego boskiego Syna i niewątpliwie przechowywała po nim pozostałe pamiątki z czcią należną. Po drugie, Sobór Trydencki oświadczył na posiedzeniu 25, że ciała świętych świadczą ludziom wielorakie dobrodziejstwa i że wyklęci są z Kościoła ci, co twierdzą, że cześć oddawana szczątkom i pozostałym po tychże świętych pamiątkom jest niepotrzebna i żadnej nie przynosi korzyści. Jest to rzeczą niewątpliwą i popartą niezliczonymi dowodami, że wielu chrześcijan wskutek pobożnego dotknięcia świętych relikwii doznało rozlicznych łask na ciele i duszy. Doktor Kościoła Jan z Damaszku mówi: Jezus Chrystus dał nam w relikwiach świętych zbawienne źródła, z których na nas spływają wielorakie dobrodziejstwa. Relikwie te wyganiają z ciał złego ducha, leczą niemoce i kalectwa, uzdrawiają chorych, przywracają wzrok niewidomym, uwalniają od trądu, odpędzają pokusy, koją smutki i utrapienia. Za przyczyną świętych zyskują chrześcijanie, mający silną wiarę, rozliczne dary od Ojca Niebieskiego. Wszyscy ojcowie Kościoła godzą się na to, że kto czci świętych pańskich w ich relikwiach, a ich relikwie w imię świętych pańskich, ten zyskuje tym samym ich opiekę, wyjednywa sobie u nich wstawienie się do Boga i staje się godniejszym łask i dobrodziejstw, jakimi Bóg nagradza tych, którzy wiernie Go się trzymają. Modlitwa. Boże, który nas pocieszasz doroczną uroczystością świętych męczenników Twoich Januarego i towarzyszy Jego, spraw miłościwie, abyśmy uciekając się do ich pośrednictwa, przykładem cnót ich do wiernej Tobie służby się pobudzili. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który króluje w niebie i na ziemi. Amen. Zachęcamy do subskrypcji naszego kanału i kliknięcia dzwoneczka. Pragniesz otrzymywać nauki w prywatnych wiadomościach, to zapisz się do nauk katolickich. Jeżeli masz taką możliwość, zachęcamy do wsparcia finansowego, a najlepiej cyklicznego. Linki do zapisania i przekazania jałmużny znajdziesz w opisie filmu. Chcesz zrobić coś dobrego? Wyślij te nauki do znajomego.